tego. Uwaga, uciekać! Jeśli nie masz końców na paczki, wbijaj na fifashop.eu. Możesz zapłacić SMS-em, przelewem, paysafe cardem. Wszystkim. Link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Okej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i to jest, nie wiem czy lepszy odcinek od to co Ronaldo, zobaczymy jak to będzie, ale karta, którą dostał Francesco Totti, 96 oceny, postarało się i trzeba to przyznać, no naprawdę karta niesamowita, szkoda, że ma 70 staminy, ale nieważne, to są kwestie poboczne, to na razie nie jest ważne, ale co jest ważne? Wymagane Francesco Totti'ego, naprawdę mam wszystkie wypełnione, ale muszę oddać, Iguaina mi nie szkoda, serio, once to watch Iguaina to jest jeden z gorszych zawodników, jaki kiedykolwiek grałem, Kajhona oddam, bo nim nie gram, szkoda mi tylko może troszkę Firmino, bo grałem 200 meczów. Ale nieważne, mamy zrobione wymagania pod Totti'ego, 88 oceny, 70 grania, idealnie wszystko na styk. I myślę, że możemy już oddać wszystkich za nikogo innego jak Kliknąłem, Francesco Totti. Zrobione. Dziesiąteczka, Francesco Totti. Tak jest. Ja tylko zrobię zdjęcie na Snapa. Snap Alvin JVT, taka reklama w tym momencie, także możesz wejść na Snapa, też mnie dotać, ale to jeszcze moment. Także jak sami widzicie, właśnie dotarł do nas Francesco Totti. W ogóle zdjęcie na karcie jest naprawdę chyba najlepsze w całej grze, naprawdę, bo ta dziesiątka, to trzymanie tej symbolicznej dziesiątki, naprawdę, bardzo fajne zdjęcie, to po prostu trzeba przyznać. Powiem wam tyle, że będzie ciekawie, a wiecie, czemu będzie ciekawie? Będzie dlatego ciekawie, że mam już pod niego skład, którym będę grał. I zrobimy dzisiaj tak, że zagram nim 3 mecze Food Champions, bo nie chcę grać meczów towarzyskich, bo to będzie po prostu... To nie będzie miało sensu tak naprawdę, także jeszcze tylko nie wiem, kogo dam na SP, ale to za chwilę. Proszę się tylko, żebyś zostawił łapkę w górę pod tym filmem, wbijmy ich praktycznie tyle samo, ile pod Ronaldo, bo tam pod Ronaldo jest chyba z 5000 łapek, także wow, dzięki wielkie każdemu, który zostawił tę łapkę. Zostaw sobie, jeżeli jesteś na moim kanale, żeby nie przegapić kolejnych takich świetnych materiałów, bo ten Totti, powiem wam, no, będzie ciekawie. Także zaczynamy przygodę z Totti, także lecimy. Okej, okay, także aktualny bilans to jest bodajże 5... Okej. Okay. Aktualny bilans to jest 5 do 4 w tym momencie, także... Zmieniałem trochę tych składów, grałem tym Brumą przy okazji, ale no było tak sobie, także ponieważ zobaczymy, czy ten Totti da radę, gramy przeciwko całemu Premier League w połączeniu z ligą niemiecką. Dobra, lecimy. Okej, okay, Francesco Totti, zobaczymy, czy będzie w ogóle czuć te tempo, bo to jest też w sumie dosyć ciekawe. Dobra, Francesco Totti, ale sobie dał radę teraz. Dobra, Totti, moment, że tutaj, no właśnie, to będzie problem z tym. Na pewno będzie mój przeciwnik ostro krył tego Totti'ego, bo to jest raczej pewne, że będę głównie na niego grał. O kurde, Chiellini, nie rób mi tego. Giorgio, nie, wybij piłkę, nie ma skarnego, dobrze. Źle, Marquisio, coś ty zrobił. Wybij piłkę, dobrze. Totti za nas tam, Gomez, leć. Nie dobiegniesz, okej. Okay. Co, jestem w 100% pewien, że jak dojdzie do longshotu w wykonaniu Totti'ego, to będzie to zabójcze, bo jego prawie wszystkie statystyki w ataku są na 99, tymczasem Totti, tam jest faul. Panie sędzio, tam jest faul, tylko szkoda, że Totti, znaczy wolny ma na pewno też kozacki, tylko problem jest taki, że ma strasznie długi rozbieg. I... Dobra, to jest wiatr, że musimy spróbować, bo troszkę za mocno uderzyłem, ale zobaczmy, Totti z wolnego! Totti tymczasem na lewą nogę, Totti w środek bramki, no lewa noga, co prawda ma 5 słabszej, ale myślę, że ta prawa noga będzie zdecydowanie bardziej zabójcza, o mój Boże, czemu tu w obronie tego nie ma? Halo, zapomniałem dać wytycznik, to jest mój błąd z mojej strony. Mój błąd z mojej strony, po raz kolejny, genialne oświadczenie, okej, okay, dobra, N'Golan. Dobra, może jakaś asysta ze strony Totti'ego też mi się w sumie nie obrazi. Dośrodkowanie, tam był Varane, dobra, Chiellini. Tu jest N'Golan, który jest praktycznie w ogóle niekryty, N'Golan to musi... Oczywiście musiałem trafić swojego z pola i nie mam ramki ani rożnego, dobra, no, czemu nie? Bezpiecznie... O kurde, nie, sam na sam! Brawo, kurwa! Nie, to jest niemożliwe, to jest właśnie kwintesencja Food Champions, to jest jego pierwszy strzał. Przysięgam wam, że to jest jego pierwszy strzał. Ja pierdzielę, no... Dobra. No weź, daj mi miejsce longshota, no... Dobra, sam sobie zrobię. O, dobrze. Totti. Urwał się, wreszcie Totti! Aj, no broni De Gea! Wreszcie świetne się urwanie, bo krycie tego Totti'ego w tym meczu jest naprawdę niesamowite i ciężko będzie się przedrzeć. Jeden strzał, jeden celny, 1-0. Co za mem. Totti, zejście na prawą nogę w... Totti, Jezus, jak to leciało! Co prawda troszkę ta piłka podskoczyła przez strzałem, ale okej, dobra próba po raz kolejny. Nie, no nie w ten sposób, no nie, no kurde, to jest drugi strzał! No ja pierdzielę, co jest z tą obroną? Proszę tak nie robić, ja muszę tym Totti'im coś strzelić dziś. Tak nie może być. Totti strzał z dystansu, Totti jest, to wleciało, coś za bramka Totti. Okej.
Okej, to była czysta próba z dystansu. Co? Jak to w ogóle wleciało? Ja muszę zobaczyć tor lotu piłki. Na szczęście, że to on ma 99 strzałów praktycznie, czy 97. Ale kurde, jak to leciało? De Gea w ogóle totalnie już nie zdążył. Ło, dobra, boczna siatka idealnie zatrzepotała. 2-1, wreszcie Francesco Totti. Musiał, naprawdę, longshoty są, to jest jego marka, jak nic. To mam nadzieję, że nie będzie grał na czas, bo troszkę się zdenerwuję. What the fuck? Co ten Totti ma w nogach? To jest... Ja byłem pewien, że dojrzeć z lewej nogi, on znalazł prawą nogę. Co? Jakim prawym to? 2-2, co? Nie mam pytań po prostu, co robi Totti? Nie, to jest inny poziom. 12 minut starczyło, żeby strzelił 2 gole w ostatnich minutach. To problem jest taki, że ono 70 staminy i to właśnie widzicie sami, że ten pasek nie jest już zbyt długi. Mam dogrywkę i zrobię tak, że Totti go przestawię na SPO, żeby się za bardzo nie męczył, bo chcę jednak, żeby cały mecz rozegrał, a za... Mogę dać Balde Diao za, powiedzmy, El Shaarawy'ego. Okej, mam nadzieję, że teraz Keita nas poprowadzi do zwycięstwa, bo to, co zrobił Totti, to jest... Totti znowu ma piłkę. Totti, nie, o nie, no poprzeczka. Totti, ależ genialne zagranie do Keita, on jest praktycznie sam, jest przecież pełen sił. Keita Balde Diao, 3-2, na razie mamy 6. zwycięstwo w Champions, także Totti, teraz Totti jako pracował w obrębie, dopiero zauważyłem, to jest on, teraz widzę tam Keita. Świetne zagranie, leć Balde Diao, Keita, sam, on to może wykończyć, po znowu po asyście Francesco Totiego, dziękuję. 4-2, koniec. Totti 2 asysty, 2 bramki. Keita 2 bramki po wejściu dosłownie smoka. 4-2, naprawdę. No to jak ten mecz ułożył, to jest na miarę Foot Champions, na miarę odcinka, który dzisiaj właśnie robimy, bo Totti to jest naprawdę, to jest... Mając... Wracając z obrony, zdążył dostać jeszcze, dostarczyć taką piłkę do Keity. I 4-2. Koniec, moi drodzy. 2 bramki, 2 asysty. Ocena 10-0 to jest dla mnie pewniak w tym momencie, bo to, co Totti robił dzisiaj, to jest... 9-1. No dobra, dobra. Keita miał w tym momencie 2 bramki wchodząc z ławki na dogrywkę, także no okej. Ale Totti po raz kolejny, mówię, 2 bramki, 2 asysty. Totalnie rozwalił ten mecz, a to jest dopiero pierwszy mecz na dzisiaj, także no. Lecimy dalej. Drugi mecz to dzisiaj i tym razem, o kurde bele, co tu się właśnie stało? Cristiano Ronaldo, Leo Di Marchisio, tu jest też już El Shaarawy, który już zbiega na... prawą stronę, moment, tu jest już też Marchisio, zagranie do Totiego, nie wyszło, no szkoda. Fernandez, oj, 1-0 i mamy pauzę, nie wiem co to może oznaczać, ale tracimy bramkę, dosyć ładną, muszę przyznać. Totiego, dobrze, teraz zejdźmy na tę stronę, Totti, fantastyczny strzał, broni, trap, kurde, dobra, próba po raz kolejny. Totti, dobre zejście, Totti, ale no nie, no... Jezus, co jest? Ten Gomez mnie denerwuje już powoli, naprawdę, z któryś już strzał, gdzie trafiam w Gomeza zamiast w bramkę, no what the fuck? O nie, 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 znowu to samo, znowu to... Totti z dystansu, no po... Nie róbcie mi tego, nie chcę znowu oglądać miliona poprzeczek, serio. Dajcie strzelić Tottiemu, jeszcze jedną bramkę, nawet 2 mogą być, albo 3, albo 4. Koniec. 4-0, no powiem wam, cały zespół zagrał... Nie wiem, chyba najlepiej jak mógł, bo naprawdę człowiek, który trzymał pada, który grał ze mną w tym momencie, to był jakiś, nie wiem, zupełnie inny poziom. Ja na tym poziomie nigdy nie będę prawdopodobnie. Mnie rozwalił dosyć gwałtownie i nadal mnie to boli, także dobra, no trudno, nic na tym nie poradzę. I ostatnie spotkanie Foot Champions na dzisiaj i czy może będzie troszkę łagodniej tym razem? Otóż nie. Na co ja liczę? Totti, dobrze, teraz Totti, no kurde, gdyby tam nie było tych dwóch obrońców, którzy zablokowali ten strzał, to kto wie. Ale okej, dobra próba. I tal, świetne zagranie, ależ teraz akcja, w ogóle Totti nie brał akcji tutaj, udziału. Ale kurde, ale ładna akcja teraz wyszła, serio, na gola ładnie zagrał do Keity, ten zrobił skapterna pod nogami przeciwnika, a mimo zero, okej, no pewnie, czemu nie? Totti ma teraz swoją akcję, teraz zobaczmy. Genialnie, teraz się urwał, może teraz zagranie, żeby jakaś asysta była Marchisio, ale no z miejsca było ciężko, żeby to uderzyć, ale okej, nie. Kto kryje? Kto kryje? Ja pierdzielę, no serio.
wybij. No nie, kurwa. Azar wygrał łówkę z Kielini. Dawaj, Toti, twoje, to musisz wykonać. Musisz to. Nie. W tę stronę, dobra, z dystansu. Może teraz wreszcie Francesco Totti, tak jest, wreszcie się odezwał Francesco. 2-2. To jest w ogóle paradoks totalny, tak? Nie potrafi wykończyć z 5 metrów, dostanie piłkę na 20 metr. Strzał z dystansu, Joe Hart bez szans, dobra, jest. 2-2, okej. O! Mamy karne, co niezbyt mi się podoba, bo nie lubię, cholernie nie lubię karnych. Dobra, pierwszy będzie strzał Lukaku, więc strzelimy sobie w lewo. Okej, mamy jeden bramkę, dobra. Łoch, trzeba teraz się gadać, serio, bo chyba dałoby wygrać tej karne. W lewo strzeli czy w śmieć? Totti. W lewo. Jest, dobrze, dobra. Ważne, że Totti strzeli, to jest w sumie dosyć ważne. Znowu tutaj. Fuck, no kurde, byłem pewien, że strzeli w to samo miejsce. Prawo, o kurde, mać. Jest, Siriku, co? O, te karne są chore, naprawdę. Enzonzi. Jest, dobra. Ja pierdolę. Dembele. Środek. Nie, kurwa, to już jest koniec. Lewo. Dobra, jest. Dobra, teraz on strzeli, to już jest koniec tego, co wiem, także... Nie wiem, naprawdę nie wiem, gdzie mam iść. W lewo. Koniec. Okej, okay, także ostatecznie bilans wynosi 1-2. No nie, żebym się cieszył, no bo grałem w Champions głównie na Totiego, ale sam fakt, że... Dobra, nieważne, dobra. Nie smućmy się, to by było tylko parę meczów. Jeszcze się odegram, na pewno. Pewnie nie. Także to był właśnie Francesco Totti, legenda. Powiedzmy sobie szczerze, że to jest legenda w tym momencie. Francesco Totti. Zostaw łapkę, jeżeli mi się spodobał. Zostaw subę, jeżeli jesteś nowy na moim kanale. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie.